cieszę z możliwości kolejnego spotkania z Państwem. I pozwólcie Państwo, że zacznę od przedstawienia naszych gości, uczestników spotkania. Państwo wiecie, dzisiaj stół jest bardzo długi, a przedłużenie ma również poza stołem, ale to w swoim czasie zamienimy, że tak powiem, gości przy tym stole również. I Państwo pozwólcie, że może zacznę od lewej strony i pójdziemy w prawo. Zresztą dobrze, że zacznę od lewej strony. Proszę Państwa, pan Krystian Frelichowski, Klub Gazety Polskiej. Pani Krystyna Sawicka, Idea Solidarności 89. Dalej jest pan Maciej Różycki, Stowarzyszenie Solidarni 2010 i pan Robert Szatkowski, prezes Stowarzyszenia Wyszogród i zdobywca największej ilości głosów z listy Metropolii Bydgoskiej. I tak kontynuując, od lewej strony jest pan Jacek Bukowski, pani Krzyżanowska, pani Elżbieta Krzyżanowska, z mojej prawej strony pani Stawicka Małgorzata, Małgorzata Stawicka i pan Mariusz Nowowiejski. Za chwileczkę poproszę Państwa tutaj o obecność przy tym stole, zabranie głosu, potem zmienimy lekka ten skład w tym stole. Proszę Państwa, chciałbym zacząć może od takich dwóch informacji. Otóż, proszę Państwa, kilkanaście minut temu wróciłem z terenu dawnego Zachemu, gdzie spotkałem się z grupą przedsiębiorców z rozmaitych firm tam działających. Rozmawialiśmy na temat sytuacji ich zakładów i możliwości pomocy miasta w rozwiązywaniu problemów, które tam w tej chwili są. I proszę Państwa, moim zdaniem problemy z drogami, z wodą, ze ściekami są do pomyślnego załatwienia przy dobrej woli miasta, przy pomocy miasta. I taką dobrą wolę, a nie tylko dobrą wolę, a także pomoc, jeśli będę prezydentem, oferuję tym wszystkim firmom, które na terenie Zachemu pracują. To jest jakby jeden temat. Drugi temat, proszę Państwa, związany jest, powiem tak, z pieniędzmi. I tutaj mój apel do pana Rafała Bruskiego. Ujawnienie w internecie spisu darczyńców na kampanię wyborczą. Były kontrole Urzędu Skarbowego, jak sądzę, zdaję sobie sprawę z tego, że z roli takiej informacji i wagi takiej informacji. Proszę Państwa, na dzisiaj mój bezpartyjny komitet ma obowiązek i publikuje taką listę darczyńców w internecie. Partie nie muszą zamieszczać takiej informacji, bo dopiero będą rozliczały się w marcu bądź też w lutym z wyborów, ale przecież mogą. Zatem mój apel, niech pan też, panie Bruski, pokaże mieszkańcom Bydgoszczy, kto pana finansowo wspiera w tej kampanii wyborczej. Proszę Państwa, partie polityczne finansowane są przez państwo, czyli przez nas wszystkich podatników. I obawiam się, że ja, a także państwo, płacicie na kampanię pana Bruskiego w ramach tego, co otrzymują partie, bo taka przecież zasada. I to jest moje pytanie, jak proszę Państwa, jest? Jak jest, panie Bruski, czy to ja, moja rodzina, czy państwo też dopłacamy do pańskich billboardów, do pańskich plakatów? Czy może jest inaczej? Myślę, że mieszkańcom Bydgoszczy taka informacja się należy. To jest i pytanie, i apel zarazem. Proszę pokazać, jak jest. Nic więcej. I proszę Państwa, tyle tego wstępu. Natomiast chciałbym poprosić tu o zabranie głosu naszych gości. Na razie przy tym stole, potem jak powiedziałem, zamienimy się miejscami. I pani Elżbieta Krzyżanowska, prawda? W dniu wczorajszym wysłałam do wszystkich mediów i członków Rady Miejskiej SLD oświadczenie, swoje stanowisko w związku z toczącą się dyskusją na temat drugiej tury wyborów prezydenckich. Oczywiste jest, że chciałabym, żeby w tej drugiej turze znalazła się kandydatka SLD, ale decyzją naszych wyborców tak nie jest. W związku z tym w obecnej sytuacji uważam, że to nie kandydat Platformy Obywatelskiej, ale niezależny kandydat, pan Konstanty Dąbrowicz, daje szansę na zrealizowanie programu SLD. Może, i wiem, że ma taki zamiar, zapobiec m.in. sprzedaży miejskiej spółki Kapec, ale także i dalszej degradacji bydgoskiej kultury, która jest mi szczególnie bliska, jak wiecie państwo. Pan prezydent Rafał Bruski zaprzepaścił szansę na współpracę z SLD w minionej kadencji, kiedy pod koniec zaczął przedkładać interesy partyjne ponad interesy miasta, ponad interesy Bydgoszczy. Każda kolejna wizyta w Warszawie powodowała, że prezydent zmieniał zdanie. Zawsze zmieniał na niekorzyść Bydgoszczy. Myślę, że
Niezależny kandydat, jakim jest pan Konstanty Dąbrowicz, daje nam szansę na stworzenie bardzo szerokiej koalicji i rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz Bydgoszczy. Myślę, że to jest czas, kiedy należałoby odpolitycznić samorządy, że tylko to daje szansę, abyśmy mogli rzeczywiście zadbać o interesy naszego miasta, tym bardziej, że jesteśmy przed nową perspektywą finansową, a nasze miasto niestety nie jest do tego przygotowane. I trzeba naprawdę ogromnej pracy i ogromnego wysiłku, uczciwego wysiłku, rzetelnego, aby tę sytuację zmienić. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, a również w niedzielę oddając głos w drugiej turze wyborów prezydenckich wybiorę pana Konstantego Dąbrowicza jako kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich. Podobnie jak pani Elżbieta Krzyżanowska, ubolewam, że te wyniki wyborów dla kandydatów SLD się okazały takie, że po raz kolejny wynik oscyluje kandydata na prezydenta wokół 1/3 głosów listy i koledzy z instancji miejskiej nie chcą jakby głębszych wniosków z tego wyciągać i uważają, że wsparcie dalej w koalicji z Platformą Obywatelską jest jakimś pomysłem dla Bydgoszczy, jakby tracąc pamięć o tym, co się działo w sprawach ZIT-u, o tym, co się działo w kwestiach ulg dla seniorów i honorowych krwiodawców, co się działo w kategoriach zarządzania drogami. Cały czas na tym spotkaniu, na którym Rafał Bruski skutecznie, to trzeba mu przyznać, prosił o poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, były wyciągane tematy drogi S10, która w momencie podpisywania kontraktu terytorialnego w Ostromecku była w priorytetach, po 6 dniach z tych priorytetów wypadła. Rafał, czy nasi przyjaciele, koledzy z SLD posługują się takim argumentem, mówiąc o tym, że tylko kandydat z Platformy Obywatelskiej jest w stanie realizować programy współfinansowane przez Unię. No, logicznie takiego argumentu użyła ostatnio pani poseł Bańkowska. Ja bym chciał zaprotestować przeciwko takiemu myśleniu. Myślę, że kwestia rozwoju Bydgoszczy to jest kwestia pomysłów i ekipy. Rafał Bruski pokazał przez ostatnie 4 lata, że nie ma ani jednego, ani drugiego, stąd też mój głos w niedzielę na Konstantego Dąbrowicza. Chciałabym potwierdzić raz jeszcze, iż postanowiłam poprzeć pana Konstantego Dąbrowicza w drugiej turze wyborów do urzędu prezydenta miasta Bydgoszczy. Jednocześnie proszę moich wyborców, aby swój głos oddali na Konstantego Dąbrowicza. Nasz program jest w wielu punktach zbieżny z programem Porozumienia Dąbrowicza, dlatego obojgu nam zależy na rozwoju Bydgoszczy i dobru Bydgoszcza. W tym miejscu również chciałabym poruszyć jedną kwestię, która bardzo dotknęła moją osobę. W związku z rozesłaniem 24 listopada tego roku przez obecnego dyrektora spółki wodnej Kapuściska, pana Roberta Marcińczyka, pisma mającego na celu zdyskredytowanie mnie, oświadczam, że w stosownej sprawie o niewłaściwe odwołanie mnie ze stanowiska dyrektora tejże spółki, sąd przyznał mi rację, jednocześnie nakazał wypłacenie odszkodowania. Natomiast sprawa, którą wniosła spółka przeciwko mnie, została oddalona. Odczytuję to jako bezprawny i niegodziwy atak na naszego koalicjanta Konstantego Dąbrowicza. Dzień dobry Państwu. Chcę jeszcze raz ponownie potwierdzić, że popieram pana Konstantego Dąbrowicza. I chciałbym, żeby 30 listopada mieszkańcy Bydgoszczy poszli na wybory. Dziękuję. Postaram się jak najkrócej. Solidarni 2010, oddział Bydgoszczy. Popieramy kandydaturę pana Konstantego Dąbrowicza na prezydenta. Z prostej przyczyny pan Rafał Bruski przynajmniej dwukrotnie podczas swojej kadencji złamał prawo. W jednym przypadku został skazany za to prawomocnym wyrokiem, w drugim wypadku, w obydwu wypadkach apelowaliśmy do niego, żeby nie łamał prawa, nie dostosował się do naszych próśb. W związku z tym nie mamy żadnych gwarancji, że pan Bruski będzie chronił prawa mieszkańców, a nie będzie wykorzystywał swoich kompetencji do tego, żeby działać na niekorzyść Bydgoszczy.
pan Konstanty Dąbrowicz przestrzega prawa, jest gwarantem tego, że w Bydgoszczy będzie się działo praworządnie. Dziękuję. Pan Robert Przedkowski. Stowarzyszenie Bydgoski Wyszogród zajmuje się promocją turystyki, promocją tożsamości. Nasze widowiska przyciągają po parę tysięcy osób. Niestety wielokrotnie w ratuszu zdarzaliśmy się z taką blokadą urzędniczą, wręcz rzucaniem kłód pod rozwój stowarzyszenia i pod promocję Bydgoszczy. Niestety nie było żadnego wsparcia ze strony pana prezydenta Bruskiego. Dlatego my już po prostu nie wierzymy panu Bruskiemu i dlatego z jak największą mocą wspieramy tutaj pana Konstantego Dąbrowicza. Uważam, że dzięki niemu Bydgoszcz mógł się rozwijać. Reprezentuję Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-89. Jestem wiceprzewodniczącą stowarzyszenia. Jak sama nazwa wskazuje, to stowarzyszenie ideały swoje, które zaważyły na tym, że nasza ojczyzna stała się wolną ojczyzną, no prawie w tym momencie powiem, że bliski nam bardzo jest pan Konstanty Dąbrowicz, a nie pan Bruski. Fałszowana jest nasza historia nie tylko w naszej ojczyźnie, ale i też na arenie międzynarodowej. I bardzo nam zależy, żeby ta historia nasza, to nasze dziedzictwo było dalej kontynuowane. W związku z tym na posiedzeniu naszego zarządu Idei Solidarności 1989 w Bydgoszczy w dniu 25 listopada 2014 roku podjęliśmy uchwałę dotyczącą poparcia stowarzyszenia dla niezależnego kandydata na prezydenta Bydgoszczy pana Konstantego Dąbrowicza. I pozwolę sobie odczytać tą uchwałę. Stowarzyszenie Idei Solidarności 1980-89 w Bydgoszczy udziela poparcia panu Konstantemu Dąbrowiczowi w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Bydgoszczy. Apelujemy do mieszkańców Bydgoszczy, aby 30 listopada 2014 roku poszli na wybory i oddali swój głos na pana Konstantego Dąbrowicza, który jest gwarantem naszego miasta Bydgoszczy, uczciwości i prawości. Dziękuję bardzo. Bydgoski Klub Gazety Polskiej bez, że tak powiem, żadnych wątpliwości popiera kandydaturę pana Konstantego Dąbrowicza. Jesteśmy tutaj, martwimy się o los naszego miasta. Ostatnie 4 lata to czas drastycznych podwyżek. I to podwyżek, które dotykały tych najmniej zamożnych. Mówię to o chociażby mieszkaniach kwaterunkowych. Osoby trochę zamożniejsze posiadają inne formy własności i oni ponoszą dużo mniejsze opłaty. Równocześnie kolejną taką drożyzną uderzającą jest chociażby gród zabaw w Myślęcinku. Obecnie, żeby rodzic mógł tam wejść i opiekować się swoim dzieckiem, bo przecież nie będzie biegał, skakał po drabinkach, musi zapłacić bilet wstępu. Tak? Za prawo towarzyszenia uznania swojemu dziecku za opiekę nad nim. Widzimy również w kwestiach natury historycznej. Pan Rafał Bruski występuje przeciwko ideom, przeciwko zasadom, łamie decyzje, które sam podejmował, o czym wspomniał pan Marcin, kiedy znajdowały się wystawy za zgodą prezydenta, za zgodą władz miasta, one zostały usuwane w sposób nielegalny z tego miejsca. Jest to człowiek, na którym nie można liczyć, na którym nie można polegać. Ten ostatnie 4 lata są to lata rujnowania naszego miasta, także wycinki i wielu staro drzew, chociażby w Parku Kochanowskiego, chociażby na ulicy Chodkiewicza, czy chociażby przepiękny, wspaniały dom usunięty w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku. Ta dewastacja i przyrody, i naszego miasta musi się zakończyć. Dlatego naprawdę z wielkim przekonaniem apelujemy do państwa o poparcie pana Konstantego Dąbrowicza i o to, żebyśmy poszli na te wybory. Nieobecni nie mają racji, więc tylko idąc na wybory, tylko głosując, wybieramy przyszłość. Dziękuję.